zapoznać z tym tekstem, korzystając z tego, że obydwoje artystów jest tu, na tym poproszę najpierw dalekiego gościa o słowo. Witam Państwa serdecznie. Bardzo dziękuję, żebyście Państwo znaleźli czas. Wiem, że w dobie wielu wydarzeń na świecie, w Polsce i w Europie, czasami trudno znaleźć ten moment, żeby przyjść do gabinetu. Jest mi bardzo miło, że właśnie ten dzień, wtorek, który może nie jest doskonałym dniem dla wernisaży, Państwo jesteście tutaj obecni. Ta wystawa jest to rodzaj pewnej płaszczyzny, pewnej perspektywy, z której oglądam się w przeszłość i w przyszłość zaraz. To jest rodzaj autoanalizy, to jest odniesienie się do różnych czasoprzestrzeni, w których bywam, bywałem. I sądzę, że każdy z Państwa w jakiś sposób tego mniej lub bardziej doświadcza. Mamy taki przepływ praktycznie od roku 69 do współczesności. Są to prace, które performance, instalacje, projekty, wideo. Muzyka, która na razie jest jeszcze troszeczkę wyciszona, ale za chwileczkę Państwu uzyskałem dostęp pełny do tego. Są też tu obiekty, które dokumentują zarówno spodnie, buty, jak i też moją fotografię z lat 70., która ulega zniszczeniu. No i oczywiście pierwszy główny wątek to jest Andrzej Dudek, lider Żywarzyka w całości tutaj. Buty liczące 47 lat, spodnie również, włosy nieobcinane, ale oczywiście regularnie czyszczone. I oczywiście jeszcze jest perspektywa reinkarnacji, czyli jest to odniesienie do Alberta Birrella. W tym roku, jak Państwo wiecie, mija 454 lata od momentu narodzin. Ale ta perspektywa pomiędzy Birrellem a Rutkiem to jest 7 różnych świadomości, to jest zamykane energii. I dlatego moja twórczość ma właśnie taki bardzo wielowątkowy, wieloetapowy charakter. Myślę, że ta wystawa w jakiś sposób sygnalizuje, ale tak już jak Ryszard powiedział, musieliśmy zrezygnować z wielu prac, ponieważ nie chcieliśmy przegadać tej wystawy i po prostu zabić jakby esencję. Także wycofaliśmy co najmniej 30% prac, które mogłyby się zdarzyć. Ale sądzę, że jest to z korzyścią zarówno dla jakości Państwa, ale żeby nie zanudzić.